see. What kind of lifeline will be waiting there for me? I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. Cześć wszystkim, dzisiaj zrobimy profesjonalną lustrację naszych pszeniczek. Są dzisiaj z nami ekspertki z Agri, także zapraszamy do oglądania. Naszymi ekspertkami dzisiaj są Agata i Marta z działu nasiennego firmy Agri. Witamy widzów kanału Gier Załoga. Gościmy dzisiaj na pięknej Zamojszczyźnie, ponieważ wspólnie z Martą byłyśmy bardzo ciekawe, jak nasza nowość, pszenica LG Ceramic, wygląda właśnie w tej lokalizacji. Marlena, a powiedz, dlaczego zdecydowałyście się właśnie na LG Ceramic? Jest to dosyć w sumie nowa odmiana na rynku. Ma super parametry, jak sprawdzałyśmy. I postanowiłyśmy sprawdzić ją u nas, na Zamojszczyźnie, na naszych glebach, jak się sprawdzi u nas. A właśnie jak z tymi glebami? Rozumiem, że tutaj stanowiska bardzo mocne. Tak, u nas akurat są gleby od tej pierwszej klasy do jakiejś trzeciej A, więc stanowisko mamy mocne. Zobaczymy, jak nam sypnie. A my też właśnie zalecamy keramikę na takie stanowiska średnie i mocniejsze. No i oczywiście w takim stanowisku na pewno odmiana pokaże swój potencjał, jeżeli chodzi o plonowanie. Żniwa już niebawem, także kombajn zweryfikuje plon. Mamy nadzieję, że podzielicie się z nami informacjami o plonie. Oczywiście, wszystko będzie na bieżąco. A wracając jeszcze do samych siewów, jak oceniasz jakość materiału siewnego zaraz po otwarciu opakowania? Tak naprawdę wybierając jakokolwiek pszenicę, zwracamy uwagę na jej jakość. I tutaj po otwarciu opakowania z LG Ceramiciem było widać, że to zboże jest ładnie zaprawione, nie było tam jakichś zanieczyszczeń, dlatego tutaj macie plusa. Bardzo miło to słyszeć. No my faktycznie bardzo dużą uwagę przywiązujemy do kontroli jakości już od samego początku, od produkcji polowej. Kontrola później już na zakładzie podczas procesu produkcyjnego, ocena laboratoryjna. I faktycznie samo zaprawianie z dodatkiem polimeru. Te nasiona są tak żywo czerwono wybarwione. Zgadza się. Także faktycznie wygląda to bardzo dobrze. Także cieszymy się, że macie takie zdanie na ten temat. Jaki był termin się? Tutaj mamy stanowisko akurat po fasoli, więc termin był optymalny. Była to jakaś pierwsza dekada października. Oczywiście, jak wspomniałam, stanowisko po fasoli, ale też zobaczysz, na innych działkach mamy tą samą odmianę po innych stanowiskach, po innych uprawach. Czyli normalne siewu pewnie gdzieś w granicach 150 kg? Coś około. Okej, okay. No to jedziemy na kolejne pola. Tak. Jesteśmy na kolejnej działce. Jest to działka po marchwi, więc mamy stanowisko inne. I termin również był późniejszy, bo sieliśmy ją już z początkiem listopada. Czyli macie porównanie w swoim gospodarstwie zarówno tego optymalnego terminu siewu, jak również tego późniejszego. Tak, zgadza się. Ogólnie jesienią miała ona bardzo dobre warunki. Po siebie ładnie się nam wykrzywiła, więc pod tym kątem akurat też było widać w niej ten potencjał od razu po wschodzie. My pszenicę LG Ceramic polecamy właśnie na takie późniejsze terminy siewu z uwagi na to, że ma bardzo dobrą zimotrwałość, tutaj jest mocna czwórka i właśnie ten wigor jesienny jest bardzo dynamiczny, te rośliny bardzo szybko się krzewią, bardzo szybko kiełkują, stąd doskonale sprawdzają się na takie późniejsze terminy siewu. A jak było na wiosnę? Jak rośliny ruszyły później? Różnic w sumie miały ciężko, bo wiosna była dosyć chłodna, było też wilgotno. Ale temperatury do maja nie sięgały nawet 20 stopni w całej Polsce, więc troszkę było słabo wiosną. Ale pomimo tych niskich temperatur, uważam, że pszenica sobie doskonale poradziła. Tak, porównując te dwa stanowiska z wcześniejszym terminem siewu i tutaj ten późniejszy, ja powiem, że te plantacje są wyrównane, plantacje wyglądają bardzo dobrze, rośliny są zdrowe. Jak widzicie, są bardzo sztywne, bardzo odporne na wyleganie, także zapowiada się naprawdę obiecujący plon. Zgadza się.
Więc wstępnie obejrzałyście już naszą pszenicę, jesteście ekspertkami, więc okiem eksperta, jak ją oceniacie? Mamy na pewno bardzo mocne stanowisko. Dodatkowo przebieg pogody był bardzo sprzyjający zarówno na jesień, jak i później na wiosnę. Dodatkowo plantacje w tym gospodarstwie są naprawdę bardzo dobrze poprowadzone, są profesjonalnie chronione, także moim zdaniem zapowiada się naprawdę rewelacyjny plon. I teraz druga ekspertka. Ja zgadzam się z Martą. Chciałabym jeszcze podkreślić zdrowotność, bo keramik jest bardzo odporny na choroby, co zresztą pewnie też zauważyłyście. Zgadza się. Także przy tych stanowiskach, przy tym, że mamy mocną odmianę z bardzo mocnym potencjałem plonowania, myślę, że plony zapowiadają się bardzo dobrze. Więc pszenicę już mamy ładnie zlustrowaną i teraz takie na koniec już pytanie ode mnie, bo jesteście kobietami, które pracują w branży rolniczej. Jak się z tym czujecie i w ogóle co was tak naprawdę skłoniło do pracy właśnie w takim kierunku? Ja mówiąc szczerze, u mnie to był przypadek. Przypadkowo trafiłam do tej branży rolniczej. O proszę. Ale spodobało mi się i myślę, że przez to, że każdy rok jest inny, jesteśmy uzależnieni bardzo mocno od pogody, nie wiemy, co nas czeka w danym roku, jakie pojawią się problemy. Przez to naprawdę ta praca jest bardzo zmienna i nie ma tutaj miejsca na nudę. A w twojej jak było przypadku? Ja z kolei od dzieciństwa jestem związana z rolnictwem, sama pochodzę z gospodarstwa, także ten temat zawsze był mi bliski, a przecież najważniejsze jest to, że dorobić to, co się lubi, także ja łączę przyjemne z pożytecznym. Na dzisiaj lustrację pól mamy zakończoną. Bardzo dziękuję naszym dzisiejszym ekspertkom. Była z nami Agata i Marta z działu nasiennego firmy Agri. Także mam nadzieję, że taka forma filmu wam się spodobała. Dziękujemy bardzo za oglądanie i pozdrawiam was serdecznie. Dziękujemy.